Witajcie. Tym razem z Kasztelu Wrońc nie przyszedłem do Jany i do Fargusa po to, żeby im sprzedać rzeczy, bo trochę za dużo mi się tutaj nazbierało. Chodzi o wiedźmiński pancerz. Nie, na razie to tylko sklep. 8900 kasy masz. Moja droga, kadwieńska kurtka. Zbroja Wielkiego Słońca. Zobaczcie, za tą zbroję nie tak dawno dostawałem 1300. Tutaj tylko 842, ale cóż, na jakiego grzyba mi ta zbroja? Nieźle się, pani, targujesz. Buty Wiarusa. Całkiem przyzwoite. Buty Trapera. Teraz rękawice. Coś my tu jeszcze mamy takiego. 27 tylko. Słabo. Miecz Łowców Czarownic. To bym ci mógł posprzedawać, ale... Nie wiem w sumie. Kasy mam i tak wystarczająco dużo, więc na tym mi nie zależy. Te sobie tylko zostawię. Te wezmę ze sobą. Tak, żeby wziąć je dopiero, sprzedać u jakiegoś rzeczywiście kowala, a nie... Wiecie, bo coś mi tutaj jeszcze, kiedweńska kurtka, siodła, 116, jeszcze jedno siodło. Trofeum z Katakana, trofeum z Widłogona. Coś tu jeszcze mam takiego, co bym ci mógł sprzedać? Nie, tobie już nic. Bywaj. Przepraszam, nie chciałem. Chcesz obejść? Pokaż mi. Ile właśnie masz kasy? Ja ci tutaj muszę posprzedawać trochę tych rzeczy. A, miałem sobie rozłożyć muszle. Jestem ciekawy, ile oni dają za na przykład... A, to nie pali się. Za perły gościu daje 28, a on, je można sprzedawać chyba po 200, więc... Nie, nawet nie. Czy po 50. Fergus. Chcę obejrzeć twój... Rozbierz na części. Muszle. I tak w ogóle były gdzieś muszelki. Ja nigdy tego nie rozbierałem i chyba właśnie przez to trochę jestem w plecy. Ale cóż. Gdzieś te muszelki? Czarna perła, jasne. A ja je sprzedawałem. Okej. Okay. No tak. No cóż, trochę jestem w plecy, ale nie ma to najmniejszego znaczenia. Jestem ciekawy, ile ty dajesz za perłę. Czy w ogóle tobie mogę sprzedać perłę? 42. O, widzicie, tu już jest dużo lepiej. A za czarną perłę 55. O, okej. Okay. Bywaj. Widać, kto tutaj teraz rządzi. A z czego on ten gulasz ugotował? Na szczurze? Idź tam, diabły! Dobra, idziemy. I teraz tak, muszę znaleźć ulepszenia do ręczniku Szkoły Kota 3. To jest na poziom 30, więc trochę jeszcze mi zejdzie. Na to, żeby to akurat ogarnąć. A ja im więcej pieniędzy, tym bardziej są przyjemne. Zlitujcie się, panie, nie róbcie ich krzywdy. Gdzie pieniądze, jak nie chcecie mówić? Ile razy ja koło tego przechodziłem? Nie, proszę, nic nam już nie zostało. Panie, pomóżcie! Nie wtrącaj się. Zostawcie ich w spokoju. A tobie co do tego?
Nie będę spokojnie patrzył, jak ich ograbiacie i mordujecie. To nie patrz, wrażliwy się znalazł. Jeszcze tu jest. Uważaj sobie, gościu. Ej, brać go! No i to chyba się skończy. O reny. To było za szybkie. A, czekajcie. Teraz tak, gdzie ja muszę się udać? Jeden to będzie koło Nowigradu, a drugi będzie w tym miejscu. Więc grota smokobójcy, okej. A ci sobie spokojnie tutaj stoją. Dali się kurwa oklep. Jak zwykle. Grota smokobójcy. Faktycznie, przechodziłem chyba, nie wiem, ze 20 razy koło tego miejsca, gdzie on tam cały czas wyciągał od nich. Albo chciał wyciągnąć od nich kasę. Co tam jest? Andriaga. Czy tutaj coś jest? Czy mi... Nie, no ja tam przecież chodziłem. I załatwiłem to wszystko. Oczywiście, że tak. Dobra, nie będę tam wchodził. Nie ma to najmniejszego sensu. Tędy. I gdzie teraz? A w to miejsce, także tutaj za chwileczkę sobie dojdziemy tylko i będzie tam. I będę na miejscu, bo nie będę musiał później się tutaj wracać. Dobra. 200 kroków, a już nie będę chyba kłopotał płotki, żeby przy okazji mogę wyciąć w pień jakieś stado wilków. Dobra, zostawiamy, nie zbieramy, nie ma to sensu. Gdzie to było? Aha. Żywiołak ziemi, pewnie. Tak jest. Dobra, i wycofać teraz. Teraz puszczyk. Załatwione. Powiem szczerze, że z gromem
nie byłoby dużej różnicy, to byłoby w granicach 150 może obrażeń na jedno uderzenie, więc to nie ma najmniejszej Dobra. Warto się tu rozejrzeć. Schemat na ulepszenie pancerza. Chciałbym jeszcze mieć tego kota. No ale do tego potrzebny mi jest 30 poziom. Jest! Wyśmienita zbroja wiedźmińskiego cechu kota, rękawice, spodnie i buty. Joj! 30 poziom. Ja mam 27. Brakuje mi już niedużo do 28. No ale jednak. No i teraz gdzie? Sierociniec na krzybuchowych moczarach. Nie chce mi się tam wracać. Bardzo fajne miejsce, chociaż chętnie bym zajrzał do Janka. No ale znając życie, to nie będziemy mieli o czym z nim porozmawiać, bo już kwestie dialogowe się wyczerpały. Ale Janek to był jednak lebeściak. Kupo o poranku. To jest coś. Jego ulubiona pora dnia. Ogólnie tak jak powiedziałem, wszystkie te bożątka są rewelacyjne. Takie mają wielkie, fajne, wyłupiaste oczy. Może tamte wilki sobie już daruję. Co wy na to? O. Dobra, za daleko. Ej! A tego tutaj wcześniej nie było. Dawaj płotka. A no to jedziemy. A to nie wilki. Mdriagi. Pojedziemy sobie naokoło. O my god. Jejku, trzeci poziom. Co wy tutaj goście robicie? Nie będę zbierał tych mieczy. I chyba się spóźniłem. A gość tu umarł z uśmiechem na ustach. No nie wiem, co tutaj było. A, tutaj jakiś gość. A, too late. Jeszcze przewaliłem po śmierci tę drabiną. Też jestem delikatny. A, tutaj jeszcze kogoś powiesili. Kurde. Dobra. Trudno. Zdarzyło się na deszcz. Endriagi. A, pobawmy się. No a teraz... Quento potęga. Jeszcze dodatkowo
dopalony, jeżeli dobrze pamiętam, to mieczem? Nie, miecz chyba nie. 20% do mocy znaków, 89%. A, słuchajcie, wszystko fajnie, tylko mój miecz jest dosyć mocno zepsuty już. Ale ile można? Mistrzowskie, kowalskie. Ten jest jaki? Ten jest ok. Tutaj możemy zostać to jak jest. Serduszko Endriagi. I mniejszy się rany mutagen. Jak już widać było po obrażeniach, które zadawano tą żywiołaku ziemi, że już ten miecz jest słabawy. Ale jeszcze wtedy go nie naprawiałem. I teraz tak. To co mnie bardzo interesuje, tylko jak tutaj się dostać? W teorii mógłbym sobie wziąć... Czekajcie, nie tak. Wejdźmy sobie tutaj na ten plac. To będzie najciekawsze, co mogę zrobić. Przejdę sobie do tego znaku, a potem najwyżej przepłynę sobie przez tą sadzawkę bez mała. Zachowuj się, Wiedźmin. I vice versa. Ja ci zaraz tutaj dam obrazę, gościu. Ach, żeby mój stary był taki odważny jak ty. Sam. Coś mi się kręci w głowie. Było tyle pić? Jak tam się dostać w ogóle? To jest tak samo mniej więcej... Czekajcie. Aha, i teraz pasowałoby skręcić, albo nie tak. Nie, tutaj było zejście. Ale tutaj nie ma chyba żadnego wejścia. Jak tutaj jest? Znowu ktoś spłonął. No, już trzeci dzień nie wraca ze strażnicy. Okej. Ten... O kurde, popatrzcie. Miejsce mocy w takim... To miejsce mocy. W tym miejscu, ale czad. I jeszcze dodatkowo rewelacyjne miejsce do tego, żeby sobie skoczyć, ale oczywiście tutaj skończyłoby się to dla mnie źle. Miejsce mocy. Lubimy miejsce mocy. No i teraz, jeżeli sobie dam transbojowy, no to już mam, mogę wrzucać to w okaleczenie resztę. Super. Wreszcie będzie to już tak miało ręce i nogi, jak powinno być. Czyli za niedługo powinienem mieć 28 poziom. Wtedy sobie tutaj dorzucę, no nie wiem, zobaczymy. Może nawet czerwony mutagen. Jeszcze jeden. To się okaże. No i teraz jak stąd zejść, żeby dostać się tu. Chciałby się tak zejść, żeby nie zginąć. A ja lubię ginąć. Niestety. A to wszystko dlatego, że za bardzo chcę na skróty czasem iść. A w grze to tak, w sumie nie tylko w grze, w życiu również tak bywa, że próbując iść na skróty, nie zawsze się dobrze wychodzi na... Jestem ciekawy. Nie dotykaj mnie! Jestem ciekawy. To by się stało. Ale nie mówcie o tym nikomu, dobra? Racz nasze dzieci od złego chronić. On mnie jeszcze będzie gonić.
Ej, nie ma to, jak się kogoś trzymają głupie pomysły. A ja im tylko kartacza podrzuciłem, bo ten roboci z wiecznego ognia mnie trochę denerwują. No to im rzuciłem kartacza. Ej, tędy nie zejdziemy. Nie ma tak dobrze. Dobra, zobaczmy jak stąd można się szybko ewakuować. Jakbyśmy gdzieś tutaj weszli, to można byłoby to stąd skoczyć. O, ewentualnie gdzieś tu. Dobra. Tak to chyba się nie uda. Byle wszystko szybko załatwić. Te wojska za rzeką mnie niepokoją. O! Sorry, ale mi... Kiedy ostatni raz mój głos? A, to jest ten. To znowu ty? Czekajcie! Widzieliście to? A, może się nam przydać, ale już chyba było przeczytane. Ale, widzieliście to? Zagrałbym w karty. Nie grałem z gościem w karty. Zagrajmy w karty, może być gwint. Wiecznego ognia ułożę. A może tak Nilfgaardem w tym momencie. Pożegnaj ruch dowódcy, wsparcie łuczników. A, to jest bez sensu karta. Jaskier, Fringilla Vigo. Fringilla Vigo. Ale raczej wymieniłem. Kurde, nie mówcie. No. Ale zawaliłem nie przez. Za szybko. Dobra, damy sobie radę. No to podrzućmy mu tak. Szpiega, na mnie szpiega. To ma szpiega. Okej, okay, no to ja sobie rzucę tak. Bardzo dobrze. To ja ci teraz rzucę tak. Mhm. To ja sobie rzucę tak. Kurde, z mrozem mi tutaj wyskoczył. No to dajmy sobie obleżniczą. Cwaniak! Ale gość nie... Ja mam taką samą kartę. Skubany! Zobaczmy co teraz. Nie podoba mi się to. Za 10.
ma 5 kart, ja mam 4. Dobra, spasujmy sobie teraz. Jednego szpiega miał więcej, a ja zawaliłem, bo rzeczywiście złą kartę wyrzuciłem. I teraz mi rzuci szpiega jeszcze. Dodatkowo sobie dorzuci kartę. Kurczę. Ale to... Ale mam mocne karty. Znowu z mrozu mi tutaj wyskoczył. O ja pierdzielę. Przegrałem to. No ładnie. Przez pomyłkę, która na samym początku. Ale poczekaj pan. Zagrajmy w karty, może być gwint. Czekajcie, on ma niedługo Artyczyków. Jego króle samym północy bez problemu rozwalę. Mgła. Wymienimy sobie... Mgłę miałem wymienić. Ma strasznie mocne karty. Dobra. Jest szpieg. O to mi właśnie chodziło. Siedemnaście punktów. Mógłbym mu zdjąć 5 punktów, miałby 12 i mi to nic nie daje. Muszę wyrzucić aż 3 karty, żeby go pokonać. Chociaż nie, przepraszam. 12. Tak. A ja cię, jeszcze dodatkowa mgła. Głupio. Dajmy sobie mgłę. Na dzień dobry. Jeszcze jedna mgła musi zejść. Spróbujmy tak. Jak teraz rzucę pożogę, to znowu załatwię siebie. Więc to też nie jest dobre rozwiązanie.
Dajmy tak. Ciężko z nim będzie wygrać. Mogę cię nie spasować. Dobra, on to wygrał. I teraz co będzie miał? Za 10. Bardzo dobrze. To ja ci teraz tak zrobię. Ha. Dobra. Wygrana. Ale to było ciężkie. No i co? Nie dostałem od niego żadnej karty? A, bywa. Prawdopodobnie tak. Czarowniki, mutanty, ludzie. Nie, nie pielgrzymuję. Ten kartacz to nie była moja robota, jakby coś. Czekajcie, może pójdziemy sobie tak, jak mnie tutaj kropeczki prowadzą. Chociaż tylko raz. U mnie, kaftany wedle najnowszej mody. Służę wiecznemu, a to to co to jest? Świeża ryba. Mi się pochorował. To jest świeża ryba. Nie dotykaj mnie. To jak będzie? Znośmy modły do potęgi wiecznego. A co to takiego? Patrona naszego miasta. Dobra, zobaczmy teraz, gdzie jestem. Okej, jeżeli bym teraz poszedł gdzieś w lewo. Miałbym radę. Które zeszły ze statku? Wyglądały jak przebierani. Wiesz, że tam, gdzie kiedyś była szalga i rozmary, otworzył się kabaret? Ups! Teatr, opera to jeszcze, ale kabaret? Nie gustuje w takich plebejskich rozrywkach. Ale za to gustujesz w plebejuszkach. Nie gustuję w takich plebejskich. Czas zmienić otoczenie. Słyszałeś? Łowcy czarownic spalili Eramasa. A, to oni mówią o tym. Aha, tutaj to była. Nie, tędy nie przejdziemy. O tym magu, który serię robił. I tam, gdzie był Emmentalera, znalazłem. Fuj. Pani, mogłaby sobie wylewać gdzieś to indziej. Czasem jeszcze dychają. Brama Oxenfurcka, ja tutaj nigdy nie byłem. Twój ruch jest obserwowany. Nie strasz, nie strasz, bo się. Przejedziesz. Jedziemy. Najważniejsze jest to, że przy okazji znalazłem sobie. Dobra, trendy.
przy okazji załatwmy ten znak zapytania. I tutaj mam... A nie, to nie była baba wodna. Co to jest? Jakiś króliszek. Króliszek na 20 poziomie, także tutaj nie ma żadnego już kombinowania, cudowania. To nie ten archegryf na 30 którymś poziomie, który był rzeczywiście problematyczny. Tutaj wystarczyło go. Jest strzeżony skarb. Haha, baba wodna. Tak myślałem. Gdzie jesteś piękna? Z tobą to tak krótko, zwięźle na temat. Nie będę się tutaj w żaden sposób rozwodził nad tym, co tutaj jeszcze mogę tobie zrobić. Tylko trzeba od razu z grubej rury. Ciężka zbroja z Mahakamu. Znowu będę zaraz przeciążony. Dobrze, załatwione. Mamy tutaj jeszcze tablicę ogłoszeniową, ale do tego jeszcze przyjdzie czas. Wiesz, jak jestem tak blisko? Ach, to moje zdecydowanie. Zdecydowanie nie wiem, czy coś jeszcze by tutaj zrobić, czy coś jeszcze by tutaj nie robić. A to jest pytanie. Dziś pytanie, dziś odpowiedź. Zaznaczyłem? Nie, zaznaczyłem tutaj. Załatwimy to szybciorem. Idziemy przez... Zobaczcie. Idę przez słoneczniki. Wow. Na żywioł przez słoneczniki. Nie wydamy. Będziecie narażać siebie i wasze rodziny. Jesteś jednym z nas, a my o sobie dbamy. Panie, szkoda gadać. A, co tutaj coś mamy? Bajlik, srogi pan. W karczmie burt lepiej nie urządzaj. Uwaga na sporość, nie pijcie ze studni. Barciowe widziadło. Śluby Pomira, która mi się urodziła. O. Barciowe widziadło to załatwimy później. Tutaj widzę, że mam tych gości, więc to... O, zobaczcie, no to już mam następne zadania, które będę mógł sobie zrobić. No, ja wiem, że pani Wiedźmin, ale to my sobie później... Ja tutaj zaraz do was wrócę, spokojnie. O, piękną piosenkę słyszałem. Następnego gościa jeszcze nawiedzonego. Już jednego takiego znaliśmy od panny Jagienki. Tutaj jakiś jeszcze bard się nam trafił. Ale ja na razie idę załatwić sprawę poszukiwań rynsztunku kota. Bo już chciałem to zakończyć. Andriaga Wojownik. No dobrze. Załatwione.
Niebieskie mutageny, chyba to muszę wziąć i chyba sprzedać. Dobrze, one nic nie ważą. Ups, dam radę. Quen. I tu mamy jakieś tuś. Siedliszcze potworów. To lubimy. Tamtym na razie darujemy. Quen. I wchodzimy do jaskini. Będziemy mieli taki odrobinę dłuższy odcinek, ale ostatnio, że tak powiem, robiłem takie bardzo krótkie odcinki, więc tym razem mamy jakiegoś łupupa znowu. A nie, to jest golem. I było po, i po golemie. Nie wiem, dlaczego znak zapytania miałem tutaj. Myślę, mi to wytłumaczcie. Chyba, że na górze. A, czekajcie. Jest. Gdzie ten artefakt od Kairy? Wow! Jakieś skarby. Co to jest? Większy kamień runiczny, dratwa, kedweńska kurtka, mistrzowskie wyścigowe siodło, akurat to jest mi. Weleński długi miecz, areny, zapiski alchemika. O! Tu możemy wejść? Jak przywalę z Arda, to pewnie tak. Pancerz łowców czarownic, kozia skóra, Hilof, Oreny, pomniejszy kamień równiczy Trygław, Benshi. Dobra. Tutaj, sorry, zapomniałem, że tutaj możecie nic nie widzieć. Ja sobie zaraz przeczytam te zapiski. Jest, wyśmienity serowy miecz wiedźmińskiego cechu kota. O właśnie, o to mi chodziło, ja to po to przyszedłem. No i jeszcze całkiem fajne rzeczy tutaj mają. I prawdopodobnie na górze są tam jakieś endriagi albo coś w tym stylu.
Teraz do góry tutaj. I to będziemy mieli ostatni znak zapytania w tym miejscu. Mam radę tędy przejść. Dałem. A oczyścimy tutaj. Art też się przydaje. Okej. Okay. Następny proszę. Nie chciał mi zaskoczyć. Aż się wywinęła na drugą stronę. Dobra, idziemy tylko do tego znaku zapytania. O! Good luck. Quen. Opancerzony grabopająk. Niezły! Co mi waś zostawiłeś? Czerwony mutagen. No, następny do kolekcji. Po tym jak się tyle tych czerwonych mutagenów nagle mi się pojawiło, to już tak nie podchodzę do tego za bardzo na hura. I dobrze, słuchajcie, fajnie, zakończyłem sobie tutaj poszukiwania, dodatkowo znalazłem miejsce mocy, zostało mi już niedużo do poziomu 28 i to najbardziej cieszy. Teraz mam tutaj dwa zadania jeszcze dodatkowo do zrobienia, jeszcze jakieś tam zadania, które mi wskoczyły, więc będzie się czym zajmować. Chciałbym jeszcze zrobić, no nie wiem właśnie, jak tutaj ugryźć to wszystko, przemyślę. Dzięki. Bywajcie.